Zapobieganie i łagodzenie cierpienia, ochrona praw i godności człowieka to główne zadania PCK. Jest to najstarsza akcja humanitarna w Polsce. W tym roku obchodzimy 90-lecie jej działalności. W naszym mieście uroczyste obchody tej rocznicy odbyły się w Zespole Szkół nr 3. Polski Czerwony Krzyż to akcja, która służy społeczeństwu i dba o życie i dobro drugiego człowieka. Od 90 lat niesie swą pomoc bliźnim. Wszystkim zgromadzonym i honorowym dawcom krwi złożono najserdeczniejsze życzenia zarówno wszelkiej pomyślności, jak i siły i zapału do dalszych działań na rzecz PCK. Starosta Kraśnicki wręczył odznaczenia i dyplomy tym, którzy aktywnie działają w tej organizacji. Ponadto pan Piotr Morzycki otrzymał w imieniu prezydenta Złoty Krzyż Zasługi.